Nie wiem, ja bym poszła tutaj. Nie, to bym tak poszła. Tu i dojść do góry. Nie wiem, na pewno bym ciężkie życie. Słuchajcie, teraz oglądamy film. Jest bardzo fajnie, chociaż nie sprzyja nam pogoda, ale i tak dobrze się bawimy. Radzę sobie z mapą. Bolek, jesteś mapowym? Tak, dzisiaj. Bolek jest mapowym. Zbierany później przez oddział niemiecki sam. Trzeba strzelam, jeden z pocisków upadł nad Bugiem. Niemcy oczywiście poszukiwali pocisku, zabezpieczyła dany pocisk, który zresztą głęboko ugrzął w mule i przykryła wysytowym i wyklinami. Parę dni później pocisk ten wydobyto przy pomocy dwóch wozów sprzężonych i czterech wagoni. Tu w sercu okupowanego kraju czeka od kilku miesięcy w pogotowiu grupa naukowców, która kierowana przez jednego z najwybitniejszych pracowników wywiadu technicznego Armii Krajowej, inżyniera Antoniego Kocjana, teraz przystępuje do działania. W skład grupy wchodzą m.in. profesorowie Marceli Struszyński, Józef Zalacki. Umówionej przy ustaleniu pewnych haseł porozumiewawczych czekał któregoś dnia nie przed Politechnią Pana i zachowano się w swoim Moskwie i tam przy roku Chocińskiej już czułem, że kręcą się jacyś chłopcy. Po jednej stronie, po drugiej. Weszliśmy do bramy, w bramie tam ktoś minął, na klatce schodowej wyglądał ktoś przez okno. Doszliśmy do głosu, się drugie piętro, już się tam wtedy zbliżyliśmy do siebie. Ten mój łącznik ręką potarł po framudze. Czułem, że przeciąga lewa wejścia frontowe i kuchenne. Z tego właśnie kuchennego wejścia myśmy korzystali. Weszliśmy do takiego pokoju małego, skrzydłowego, to był pokój tej kosmosi, mieszkanie pułkownika lotnictwa, który był komendantem jednym z komendantów lotniska wojskowego w Warszawie. A myślę, że on pociągał ręcznie. Lekko wystające. To było dowodem, że mieszkanie jest pewne, to znaczy ktoś z tamtej strony tą szpilkę odpowiednio wysunął. Gdyby szpilka była cofnięta, to byśmy nie weszli do tego mieszkania. Ekipa, później jak się dowiedziałem, składała się z szeregu profesorów, kolegów, m.in. profesor Struszyński, żyjący, profesor Radacki, rakiety. Mnie przypadła część elektroniczna, to znaczy system niewiadomych, pozostał niewiadomy, dlatego,żeśmy nie mieli pełnego urządzenia. One miały wyjścia na sterujące urządzenia, na jakieś, prawda, serwomechanizmy. Niemniej najważniejsze wielkości, takie jak częstotliwości, które były potrzebne do zakłócania przez radiostacje angielskie czy alianckie. Przerzucone zostają teraz na punkt kontaktowy do schroniska w Mostnym Oku. Tędy od słowackiej strony pewnej lipcowej nocy nadchodzą kurierzy po najlepszą niemiecką. Wysłania zdobytych części niewypalu, który oddał warunki, jakie musi odpowiadać lotnisko, dodając, że samolot do Kota w ustalonym terminie. Uzbrojenie nasze było 3 pistolety maszynowe. Pamiętam ten moment, kiedy samolot lądował. Podbiegłem do samolotu, szum silników przywrócił mnie, ale zerwałem się. No i w tym właśnie czasie otworzyły się drzwi samolotu, ukazał się oficer w uniformie angielskim, który do nas przemówił w języku polskim. Czołem chłopcy, jak się macie? Czy wszystko macie przygotowane? Odpowiedzieliśmy tak. Tego momentu gdzie ląduje aliancki samolot typu Dakota. Jest parę minut po północy. Załadowanie części i czterech osób trwa 12 minut. Zbyt wilgotna łąka uniemożliwia jednak start. W każdej chwili należy się liczyć z atakiem najbliższych placówek niemieckich. Po trzech próbach załoga rezygnuje ze startu i chce spalić samolot. Dopiero przy czwartej próbie samolot odrywa się. Dlaczego nie mówiłeś? Kuru Tarnopola, pierwsze wojska sowieckie, przekroczyły granicę. Gdybyśmy mieli rozkaz na Węgry, na Rumunię. Ale nie dało się, bo na Sowieci zabrali drogę. My tam mieli.
coś tu chodzi. My w lesie razem w 1943 roku poszliśmy na Zrzutkowo Radomyśla. Ja ze swoimi ludźmi byłem przy sygnalizacji świetnej. To panie, ten, robiło się taki, panie, ten, taką strzałkę się zrobiło. I jeden i robiło się strzałkę, a jeden dynamem rowerów kręci i ten nadawał do samolotu tym szyfrem, a jeżeli samolot zrozumiał, to wypuścił czerwone światełko na podwoziu, bo to wiedzieliśmy, że zrzut nastąpił. No i od tego kierunku wskazu naprzód do samolotu wrzucił wszystkie te pojemniki. Jeden pamiętam, pojemnik spadochron się urwał od pojemnika i ten pojemnik wbił się w ziemię jakieś 1,5 metra. Chyba w 1944 roku w sierpniu przyjechała komisja mieszana, byli Anglicy, Amerykanie, Francuzi ze Sowietami. Przyjechali tutaj do mnie do tego. Jeszcze raz Borsuk, co mówisz, że co? Jakieś śmigiełko to jest bardziej stabilne. Co? Taka, tam jest śmigiełko, taki malutki. A, jest. Co? No to to? Ten na 10 prędkości. Masz chwilę, nie bez powodu sobie. O kurde. Ale tanie, ale tanie. Pusto. No to ja bym chciał wolnika, była dużo lepsza. Ile on mówi, że tam to 14 centymetrów, nie? No ale ten ładunek burzący podam ten sam, nie? Tak. Bo to jest, wiesz, tu jest tak. Peneminde, to było na wyspie Uznam nad morzem. I wówczas Hitler podjął decyzję, że produkcję rakiet V2 i latającej bomby przenosi do Nordhausen. To było w górach Harcu wydrążone potężnie trzy sztolnie o długości każda z nich około 300 metrów. Pracowało tam 60 tysięcy więźniów, a ośrodek badawczo-rozwojowy przeniesiono do Blizny. Dlaczego do Blizny? Do Blizny dlatego, że samoloty alianckie, ani myśliwce, ani bombowce w tamtym czasie nie przelatywały nad tym terenem. Po drugie, na pewno wiecie o tym, że był obóz pracy w Pustkowie, czyli tania siła robocza w Pustkowie wśród ludzi z obozu wytypowano ludzi do pracy na poligonie w Bliźnie. Specjalną nazwą ich określono Komando 2. Wydano specjalne przepustki i ci ludzie budowali te umocnienia na potrzeby. Ale ja się chcę pobawić. Ej, nie chcą mnie puścić. Słyszycie, no cześć.
Thank you.